Jerzyki czekali na taks i im się nie doczekali. To było wyjątkowe zdarzenie we wsi Poddupnik, gdzie zwykle wszystko działało sprawnie. Mama Jerzyka, tata Jerzyka, okrągły brat Jerzyka, chudy brat Jerzyka oraz syn Jerzyków oraz Jerzykowa i Jerzyk. Postanowili wybrać się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Planowali spędzić przyjemny dzień na świeżym powietrzu i podziwiać piękno przyrody. Jeszcze przed świtem, kiedy pierwsze promienie słońca zaczęły przebijać się przez gęstą zasłonę drzew, rodzina Jerzyków zebrała się przed swoim przytulnym domkiem. Byli gotowi wyruszyć, ale brakowało im transportu. Zwykle mieli swoje własne środki transportu, taki jak rower czy samochód, ale dzisiaj zdecydowali się skorzystać z taks, by wszyscy mogli cieszyć się wspólnym przejazdem. Jerzykowa, będąca nieco, niecierpliwa, Wyjęła swój telefon komórkowy i wybrała numer lokalnej taksówki. Po kilku sygnałach usłyszała senną odpowiedź dyspozytora. Przepraszamy, ale obecnie nie mamy żadnego wolnego taksówkarza w okolicy. Prosimy o cierpliwość. Rodzina Jerzyków zerknęła na siebie z pewnym zawodem. Nie spodziewali się, że będą musieli czekać na taks. W poddupniku takie sytuacje były rzadkie. Zazwyczaj. Wszystko działało sprawnie i zgodnie z planem. Jerzykowa odłożyła telefon i postanowiła zorganizować alternatywny sposób transportu. W tym czasie, w pobliżu, rodzina Kaliny przygotowywała się do spaceru wokół swojego uroczego stawika. Chłopak Kaliny, Kalina oraz mama Kaliny szykowali piknikowy kosz i kwiatki, które zamierzali podziwiać w drodze. Nagle zauważyli grupkę Jerzyków zaniepokojonych na poboczu drogi. Przybliżyli się i zapytali, co się stało. Jerzykowa Jerzyko powiedziała o ich nieudanej próbie zamówienia taksówki. Mama Kaliny, znana z życzliwości i troski o innych, zaproponowała, że mogą wszyscy jechać razem w jej samochodzie. Było to miłe zaskoczenie dla Jerzyków, którzy z radością przyjęli to zaproszenie. Tak więc Jerzyki i rodzina Kaliny wsiadły do samochodu i ruszyli w kierunku lasu. W trakcie podróży dzielili się historiami, śpiewali piosenki i śmiali się, tworząc niezapomniane wspomnienia. Pomimo początkowego rozczarowania z powodu braku taksówki, okazało się, że ten nieplanowany zwrot wydarzeń przyniósł im jeszcze większą radość i przyjemność. Po dotarciu do lasu Jerzyki i rodzina Kaliny spędzili wspaniały dzień na łonie natury, spacerowali po malowniczych ścieżkach. Zbierali kolorowe liście i obserwowali dzikie zwierzęta. Wspólnie zjedli smaczny piknik, a Kalina podziwiała swoje ukochane kwiatki, które nosiła przy sobie. Był to czterdziesty fragment książki Poddupnik autorstwa Dawa.